Sobota, 30 dzień września, godzina 11:57. 18 stopni Celsjusza, idealna pogoda do gry w piłkę. Witam Państwa z Teatru Szczecińskich Pragnień. Ja nazywam się Marcin Mandziak i zapraszam na szóstą kolejkę Ekstraligi Kobiet, której to Pogoń Szczecin podejmie czerwoną latarnię tabeli, a więc to Milanki Olsztyn. Wygrany w dzisiejszym meczu wyjdzie na prowadzenie w bezpośrednich pojedynkach. Zespoły jak do tej pory mierzyły się dwukrotnie. W Pucharze Polski w roku 2021, jeszcze jako Olimpia, uległy Stomilankom po rzutach karnych. Jednak w przedsezonowym sparingu podopieczne Piotra Łęczyńskiego zwyciężyły 4-0, nie pozostawiając żadnych złudzeń, kto był lepszy na boisku. Piłkarki Dumy Pomorza w obecnym sezonie są niepokonane. Jak dotąd na rozegrane 4 spotkania mają 2 zwycięstwa i 2 remisy. Z kolei przyjezdne z Olsztyna będą szukały dzisiaj pierwszego zwycięstwa w lidze. Do tej pory w 5 spotkaniach udało im się zdobyć zaledwie 1 punkt. Nie bez przyczyny mówi się, że życie Beniaminka to nie przelewki. Wygrywając drugą ligę wchodziły tutaj z carte blanche. Jednak bardzo szybko ta kartka została splamiona. I trzeba będzie bardzo się postarać, żeby ta praca była co najmniej dostateczna. W środku tygodnia wywiadu udzieliła nowa zawodniczka Pogoni, Heather Saber, mówiąc, że zdają sobie sprawę, jakim przeciwnikiem jest Stomilanka Olsztyn i nikogo tutaj nie interesuje, że przeciwnik jest na ostatnim miejscu w tabeli. Wychodzimy na boisko zrobić swoje i interesuje nas tylko zwycięstwo w dzisiejszym meczu, mówiła Amerykanka. Wiemy więc na pewno, że podopieczne Piotra Łęczyńskiego są zmotywowane i w grę wchodzi tylko pełna pula. Wspominała również, że cieszy się z dołączenia do drużyny ze Szczecina, a fakt, że razem z nią w tym samym okresie dołączyła inna amerykańska zawodniczka, Jalen Cream, ułatwia i pomaga w aklimatyzacji. Dziewczyny grały ze sobą razem w koledżu, więc nić porozumienia na pewno będzie na wysokim poziomie. Poza dwiema wspomnianymi zawodniczkami zza oceanu, do klubu trafiły również Sandra Zimoch, Marianna Litwiniec, Kornelia Okoniewska, Natalia Leśniewska oraz Anna Palińska. Podczas przerwy reprezentacyjnej piłkarki brały udział w specjalnym turnieju na Twardowskiego dla trenera Roberta Dymkowskiego. Dziewczyny wsparły swojego byłego trenera, który zachorował na ALS, stwardnienie zanikowe boczne. I wspierają go cały czas. Panie i panowie, zaczynamy! Następuje przywitanie obu drużyn. Zjemcy dzisiejszego spotkania na liniach jako asystentki pomagać jej będą Olga Pietrzykowska, Sylwia Grygiel. Dzisiejsze spotkanie jest drugim w tym sezonie dla Dumy Pomorza w roli gospodyń. Wcześniej piłkarki mierzyły się na własnym boisku z AP Orlenem Gdańsk, które zakończyło się wynikiem 1-1. Najważniejsze jednak dla zawodniczek, że znowu mogą się pokazać przed własną publicznością i dać powody do radości. A nie ukrywajmy, na dzisiejszych trybunach mamy wielu kibiców, którzy wierzą w granatowo-bordowe zwycięstwo. Przywitanie obu kapitanek po stronie Pogoni Emilia Zdunek, a po stronie
Miasto Milanek Olsztyn, Gabriela Kędzia. Emilia Zdunek, bardzo doświadczona zawodniczka, wychowanka Unii Racibórz, reprezentująca w przeszłości takie kluby jak Górnik Łęczna, GKS Katowice czy hiszpańską Sewillę. Ze stadionu Ramon Sanchez Pizjuan możemy kojarzyć również polskiego piłkarza z Pomorza Zachodniego, czyli Grzegorza Krychowiaka, który kilka dni temu zakończył reprezentacyjną karierę. Czas na składy obu zespołów w bramce Pogoni. Anna Palińska od prawej strony. Numer 24, Marianna Litwiniec. Numer 15, Julia Brzozowska. 22, Kinga Burza. 18, Zuzanna Radochońska. W pomocy numer 17, Agnieszka Gardowska. Numer 20, Heather Saber. Numer 6 Martyna Brodzik, numer 10 kapitan Emilia Zdunek i na prawym skrzydle z numerem 9 Jalen Green, wysunięta na szpicy Natalia Oleszkiewicz. Z kolei drużyna gości w bramce Amerykanka Maleja Milner, od prawej strony w obronie z numerem 7 Oliwia Silny, numer 4 Wiktoria Skrzypińska, numer 3 Justyna Libera, numer 16 Gabriela Kędzia, w pomocy na lewej stronie Katarzyna Kałużna, numer 15 Alicja Sokołowska, 21 Mafer Contreras, numer 17 Kamila Osajkowska i międzynarodowy duet napastniczek, numer 20 Hiszpanka Marta Vidal i 23 Francieli Cupertino. Pani sędzia spogląda na zegarek, rozpoczynamy spotkanie. Bardzo szybko, już w 8 sekundzie, przewinienie 100 Milanek od rzutu wolnego Pogoń. Burzan zagrywa do tyłu, do Anny Palińskiej. Zuzanna Radochońska, niestety strata. Od rzutu z autu rozpoczną Olsztynianki. Mafer Contreras, strata piłki, Kinga Burza do Anny Palińskiej. Martyna Brodzik pod presją, wybicie Anny Palińskiej niedokładne, walczy Julia Brzozowska, wrzuc autu dla 100 Milanek. Lewa strona boiska, 100 Milanki organizują swój atak. Piękny przechwyt piłkarek Pogoni, ruszają z akcją. Zatrzymana to akcja przez piłkarkę z Olsztyna. Marianna Litwiniec do Anny Palińskiej. Kinga Burzan zagrywa, Jalen Cream. Tyna Brodzik, strata niebezpiecznie. Bardzo dobra obrona Julii Brzozowskiej. Emilia Zdunek zagrywa do Heather Seibert. Niestety niedokładne to podanie do przodu, ale z powrotem. Heather Seibert na prawą stronę. Agnieszka Garbowska idzie na obieg, zawodniczka Pogoni, dośrodkowanie w pole karne. Wyjaśniona sytuacja przez obronę. Wrzut z autu dla 100 Milanek.
założony pressing przez piłkarki Pogoni. Chcą za wszelką cenę szybko odebrać piłkę. Emilia Zdunek. Powalszyły. Środek pola. Contreras. Próba rozrzucenia piłki, ale piłkę przejmuje Zuzanna Radochońska. Anna Palińska. Do środka Seybert. Kinga Burzen, Marianna Litwiniec. Z powrotem Burzen, Litwiniec. Zagranie do Anny Palińskiej. Daleki wykop, niestety niecelny. Piłkę przyjmą z Kamilanki. I z powrotem piłka wraca do środka pola, ale mamy przewinienie. Rzut wolny będzie dla piłkarek z Olsztyna. Leży hiszpańska zawodniczka Marta Vidal, ale podnosi się, już jest wszystko w porządku. Piąta minuta spotkania. Na razie bardzo spokojny przebieg tego widowiska, bez nadwyraźnych ofensywnych ataków. Zobaczymy, co przyniesie ten rzut wolny. Podniesiona ręka do góry, będzie ćwiczone zagranie, dośrodkowanie w pole karne, przeciągnięta ta wrzutka i od własnej bramki rozpocznie Anna Palińska. Daleki wykop na Jaylen Cream. Gramy dalej, pokazuje sędzia Natalia Oleszkiewicz. Fantastyczny przechwyt Oleszkiewicz. Oko w oko z bramkarką. Zawahała się jeszcze, strzał obok bramki. Fantastyczna akcja piłkarek Pogoni. Pazerność napastniczki Natalii Oleszkiewicz mogła przynieść już bramkę w szóstej minucie, ale niestety niecelny strzał oddała Heather Saber. Po raz kolejny leży piłkarka z Tomilanek Olsztyn, Marta Vidal. Czy to jest pokłosie tamtego urazu, czy to jest coś innego? Mamy w powtórce akcję Natalii Oleszkiewicz. Wycofała do Heather Saber. Uderzenie wzdłuż bramki. Jaylen King niewiele brakowało, żeby domknąć tę sytuację, ale niestety w rezultacie wynik dalej 0-0. Już jest wszystko w porządku. Od rzutu z autu rozpoczynają podopieczne Piotra Łęcińskiego. Piękne wznowienie gry. Rusza prawą flanką piłkarka Pogoni w zagranie wzdłuż bramki. Niestety broni Maleja Milner i będziemy mieli rzut rożny. W narożniku melduje się już Emilia Zdunek i Zuzanna Radochońska. Informują coś koleżankom, najprawdopodobniej będzie to trenowane zagranie. Dośrodkowanie w pole karne. Jaylen Cream! Łapie Maleja Milner. Daleki wykop bramkarki. Iga Burzan. Jaylen Cream. Heather Saber. I z powrotem piłka do Agnieszki Garbowskiej. Niecelne podanie. Piłkę przejmuje Heather Saber. Oj, nieporozumienie między piłkarkami Pogoni. Wycofanie do Anny Palińskiej. Zuzanna Radochońska. Z powrotem Anna Palińska pokazuje, nie mam z kim grać. Dziewczyny muszą pokazać się na pozycję. Martyna Brodzik. Niecelne podanie. Oj, duży błąd. Vidal. Na
szczęście dla Fiszarek powoli nie trafiła celnie w piłkę. I ruszamy prawą stroną. Marianna Litwiniec do Agnieszki Garbowskiej. Do środka pola. Brodzik. Emilia Zunek z powrotem Martyna Brodzik. Rozrzucenie na prawe skrzydło. Agnieszka Garbowska wzdłuż do Emilii Zdunek. Emilia Zdunek czaruje. Dośrodkowanie w pole karne. Nikt nie zamknął tego dośrodkowania. Jeszcze Zuzanna Radochońska przejmuje piłkę. Podanie wzdłuż bramki. Wybijają obrończynie Stomilanek. Jaylen Cream. Jaylen Cream pięknie się uwolniła spod dwóch rywalek. Cream faulowana na skraju pola karnego. Gabriela Kędzia nie miała innej możliwości, jak zatrzymać amerykańską skrzydłową tylko faulem. Pani sędzia pokazuje, z jakiej odległości będzie wykonywany stały fragment gry. Piłkę ustawia Zuzanna Radochońska, ale obok niej również Emilia Zdumek. Dziewczyny coś jeszcze sobą między ustaliły. Jednak Emilia Zdunek, sprytne wycofanie, zamieszanie. Helen Seybert włożyła głowę na kładka. Za wysoko nogę uniosła Marta Vidal. I będziemy mieli jeszcze jeden stały fragment gry. Teraz z o wiele lepszej pozycji na wprost bramki. Być może Emilia Zdunek pokusi się o bezpośredni strzał z rzutu wolnego. Skrupulatnie mu ustawiała Maleja Milner. Zupełnie inne rozegranie. Strzał! Naprawdę! Milimetry od prawego środka bramki Maleja Milner. 11 minuta meczu. Cały czas wynik bezbramkowy, ale ewidentnie przeważają piłkarki Dumy Pomorza. Brakuje coraz mniej do zdobycia bramki. Marta Vidal przejmuje piłkę. Dusza lewą stroną. Wycofanie, ale oj, leży piłkarka Stomilanek Olsztyn po raz kolejny. A tutaj na powtórce możemy zobaczyć jeszcze raz sprytne rozegranie rzutu wolnego. Strzał oddawała z numerem 6 Martyna Brodzik. Ale jeszcze brakuje trochę do szczęścia. Niestety na boisku niezbędna jest pomoc fizjoterapeutki. Oby tylko nie skończyło się to kontuzją. W momencie, kiedy mamy nową przerwę w grze, pragnę wspomnieć, że w ofensywie Pogoni wiele dzisiaj będzie zależało od Natalii Oleszkiewicz. Napastniczka ma na swoim koncie 4 bramki i zajmuje 3. miejsce w klasyfikacji strzelczym. W ostatnich 2 spotkaniach zdobyła 3 trafienia. I na pewno będzie chciała w dzisiejszym spotkaniu powiększyć swój dorobek bramkowy. Katarzyna Kałużna, widać, że z pomocą fizjoterapeutki opuszcza na ten moment murawę, ale miejmy nadzieję, że zdoła powrócić na boisko, bo mimo wszystko nie chcielibyśmy nikomu życzyć kontuzji. Gramy fair play i miejmy nadzieję, że piłkarka zaraz do nas powróci. Wznawiamy. Dalekie wybicie.
piękne przebicie piłki obrończyni Pogoni i ruszamy lewą stroną. Jalen Cream pięknie do Heather Saber, dużo miejsca. Martyna Brodzik napędza tę akcję, zagranie na prawą stronę, delikatnie wyrzuciła Agnieszkę Garbowską. Emilia Zdunek do Garbowskiej, łamie do środka, strzał! Po raz kolejny broni Maleja Miller, absolutnie, na ten moment możemy powiedzieć, że to jest najlepszy punkt drużyny ze Stomilanek, drużyny z Olsztyna, przepraszam. Jeszcze raz mamy na powtórce, strzał i intuicyjna obrona Malei Miller. Ale po raz kolejny możemy zauważyć piękną akcję na prawej stronie, gdzie współpracuje Marianna Litwiniec i Agnieszka Garbowska. Stały fragment gry. Dośrodkowanie z rzutu rożnego na dalszy słupek. Zamknięcie. Jeszcze jedno zgranie. Niestety, kończy się to na chwycie bramkarki z Olsztyna. Wznowienie gry, ale bardzo szybka strata piłki piłkarek trenera Dariusza Maleszewskiego. Stomilanki. Franciele Cupertino. Strata piłki i wznawia piłkarka Pogoni. Jeszcze raz strata i Franciele Cupertino faulowana od rzutu wolnego. Rozpoczną piłkarki przyjezdnych. Dalekie zagranie. Piłkę przyjmuje Kamila Osajkowska, ale już strata. Jalen Cream. Pięknie się obróciła z piłką, ale niecelne to podanie, niestety. Wypuszczenie piłki Frances Cupertino, ale spokojnie piłkę przejmuje Anna Palińska. I rozpoczynamy. Lewa strona. Kinga Burzan, Anna Palińska. Martyna Brodzik schodzi po piłkę. Widać, że to jest klasyczna szóstka, która nie boi się wchodzić między obrończynie i brać za siebie odpowiedzialność i za dziewczyny, żeby rozgrywać tę akcję. Wychodzi Anna Palińska. Wybicie niecelne. Piłkę przyjmuje Kamila Osajkowska. Osajkowska, zagranie do środka. Alicja Sokołowska rozrzuca na lewą stronę. Kałużna. Kałużna wzdłuż do swojej koleżanki. Bardzo dobry powrót i obrona Marianny Litwiniec. Zastawia piłkę w narożniku. Wybicie na rzut z autu. I wznawiać będą Stomilanki. Wznowienie gry. Przejęcie piłki. Wybicie do Natalii Oleszkiewicz. Pięknie zabiera się z piłką napastniczka Pogoni. Napędza atak. 3-4. Prostopadłe podanie do Jalen Cream, ale niestety nie doszła ta piłka. Ruszają piłkarki z Olsztyna. Szybkie trzy podania na jeden kontakt. Kałużna do środka, do Sokołowskiej. Lewa strona. Podanie do Marty Vidal. Hiszpanka rusza lewą stroną. Dośrodkowanie i dobre wybicie Heather Saber. Oj, Jalen Cream, nieporozumienie. Miękka wcinka w pole karne. Rozpędza się Osajkowska. Ale za bardzo napierała na obrończynię Pogoni. Zuzanna Radochońska jest faulowana. I od stałego fragmentu gry rozpoczną podopieczne trenera Łęczyńskiego. Możemy zaobserwować, że przez ostatnie 5 minut Stomilanki zdecydowanie chcą grać długimi piłkami. Raczej nie ma tutaj żadnych koronkowych akcji, tylko od razu jest grana piłka do napastniczek. Ruszają piłkarki Pogoni. Zaber do Cream. Łamie do środka, ale nie ma z kim grać. Radochońska. Do środka. Emilia Zdunek.
Rozrzuca na prawą stronę do Marianny Litwiniec. Piękne opanowanie piłki, dośrodkowanie w pole karne. Zamyka to Krim. Wyjaśnia kapitan Stomilanek. Akcja jeszcze przy linii bocznej. Oleszkiewicz naciska na obrończynię Stomilanek, która pod presją wybija piłkę na rzut z autu. Bardzo szybko rozpoczynają Dumy, piłkarki Dumy Pomorza. Zdunek, Oleszkiewicz. Niestety strata. Ruszają piłkarki z Olsztyna. Podanie wzdłuż linii bocznej na wyścigi Marta Vidal i znakomite wyczyszczenie akcji ślizgiem przez Julię Brzozowską. Próba dośrodkowania w pole karne po raz kolejny wyjaśnia to Brzozowska. Alicja Sokołowska. Oj. Franciele Cupertino. Obraca się z piłką. Podanie do Osajkowskiej. Osajkowska, dośrodkowanie w pole karne. Wyjaśniają obrończynie. Jeszcze Kałużna. Kałużna przedziera się z piłką. Kałużna. Wycofanie. Strzał. Zablokowany. Jeszcze Osajkowska. Na całe szczęście wyjaśniona sytuacja i pięknym ślizgiem wybija piłkę na rzut z autu Kinga Burzan. Ale niebezpieczna, niebezpieczna była to sytuacja, tym bardziej, że po raz pierwszy Stomilanki doszło do tak groźnej sytuacji. Rozrzucenie na prawej stronie do Osajkowskiej, ale po raz kolejny Jalen Krim wybija piłkę na rzut z autu. Rozpoczęły już piłkarki z Olsztyna. Osajkowska pięknie się odwraca. Próba dośrodkowania w pole karne. I pierwszy raz z narożnika grę będą wznawiały piłkarki z Olsztyna. Manewr rozegrania na krótko, ale niewykorzystany. Wysoka piłka w pole karne. Brzozowska wyjaśnia, ale to nie koniec niebezpieczeństwa. Chociaż Jalen Krim znakomicie wyprzedza przeciwniczkę, jest faulowana i od rzutu wolnego rozpoczną piłkarki pogoni. Delikatnie utyka Marianna Litwiniec. Jest ta druga minuta. Na tablicy wyników nadal 0-0. Oj, opóźniała Martyna Brodzik to zagranie. Naprawdę było niebezpiecznie i będziemy mieli rzut wolny. Rozpoczęła Palińska, Brzozowska. Widać, że piłkarki pogoni szukają jakiegoś złotego środka, żeby przedostać się pod pole bramkowe. Piłkarek z Olsztyna, Emilia Zdunek na krótko z Martyną Brodzik. Zdunek rozrzuca na prawą stronę. Marianna Litwiniec wzdłuż do Agnieszki Garbowskiej, ale niestety kolejna strata. Atakowana Katarzyna Kałużna i od rzutu wolnego rozpoczną rywalki. Oj, i mamy pierwszą żółtą kartkę. Żółtym kartonikiem, jak dobrze dojrzałem, ukarana Emilia Zdunek.
wykonanie starego fragmentu gry zupełnie nieudane i to, o czym mówiłem. Piłkarki Stone Lanek bardzo często grają długim podaniem i niestety okazuje się to nieskuteczne. Martyna Brodzik w środku pola. Oj, nieodpowiedzialne zagranie, ale na szczęście udało się bez straty Kinga Burzan na lewo do Zuzanny Radochońskiej. Zagranie za kołnierz do Jaylen Cream, dośrodkowanie w pole karne. Zabrakło Natalii Oleszkiewicz, nie zdążyła zamknąć akcji Agnieszka Garbowska, ale to jeszcze nie koniec. Marianna Litwiniec przedziera się prawą stroną. Niestety boisko okazało się za krótkie i od bramki rozpocznie Maleja Miller. Piękne przechwycenie piłki przez Jaylen Cream, nieodpowiedzialne zachowanie obrończyń z Olsztyna. Chciały rozegrać piłkę na krótko, po raz pierwszy w tym spotkaniu, ale okazało się to zupełnie nieudane i od rzutu wolnego rozpoczną piłkarki Pogoni. Po raz kolejny przy piłce ustawiła się Zdunek i Radochońska. Będzie zupełnie inne zagranie. Tym razem Emilia Zdunek, dośrodkowanie w pole karne, Oleszkiewicz! Zabrakło naprawdę niewiele. I wyjaśnia to obrończyni przeciwniczek. Wybijana piłka pod presją na aferę, ale już rozpoczyna Martyna Brodzik. Nie ma z kim zagrać, musi wycofać do tyłu, do Kingi Burzan. Burzan Brodzik lewą nogą pięknie wypuszcza Emilię Zdunek. Ma dużo miejsca kapitanka Pogoni, ale zagubiła się w tym dryblingu i niestety z tej korzystnej akcji nie wyszło nic. Jeszcze raz z autu rozpoczyna Radochońska do Zdunek z powrotem do swojej koleżanki. Do lewej nogi ucieka, wchodzi w pole karne. Nie było kontaktu z przeciwniczką, wyjaśniły to obrończynie i po raz kolejny będziemy mieli rzut rożny. Dwudziesta siódma minuta gry rozpoczyna się na stadionie przy Karłowicza. Rzut rożny. Dośrodkowywać będzie Zuzanna Radochońska. Wysoka piłka w pole karne. Oleszkiewicz przegrała ten pojedynek z Kamilą Ostajkowską, oddając niecelny strzał i od bramki piłkarki z Olsztyna. Na krótko. Po raz kolejny daleka piłka na Martę Vidal, ale na razie piłkarka z Hiszpanii jest osamotniona i nic nie wychodzi z zaplanowanych akcji. Faulowana z numerem 20 Heather Seybert i od rzutu wolnego rozpoczną piłkarki Pogoni. Marianna Litwiniec ustawiła się przy piłce. Chciała rozegrać na krótko, ale chyba następuje zmiana rozegrania akcji, a jednak nie. Litwiniec odchodzi od piłki. Dośrodkowywać będzie Emilia Zdunek. W polu karnym jest już Brzozowska. Emilia Zdunek, wysoka piłka właśnie na nią. Niestety wyjaśniają piłkarki z Olsztyna, a Julia była delikatnie wysunięta do przodu. Mamy spalony i rozpoczynać będą przyjezdne. Wcale nie może dziwić, że to spotkanie jest bardzo spokojnie rozgrywane, tym bardziej, że to spotkanie niesie za sobą presję ciążącej pasy, ale może o tym za chwilę. Rusza Marta Vidal. Marta Vidal oddaje strzał! Ale bardzo nieudana ta próba. Od bramki będzie rozpoczynać Palińska. Dokończę, dlaczego to spotkanie może być tak rozgrywane w tak spokojnym tempie.
mamy presję ciążącej Passy. Stomilanki chcą się przełamać i przerwać Passę czterech spotkań bez zdobytego punktu. Z kolei piłkarki trenera Łęczyńskiego celują w trzy oczka i chcą kontynuować ten marsz z Tarczą w kolejnym meczu. Wznowienie Palińskiej. Oleszkiewicz niestety nie udało się zabrać z piłką. Stomilanki w środku pola. Kałużna rozgrywa na lewą stronę do Oliwii Silny. Wyjaśnia to Julia Brzozowska. Na spokojnie, na prawej stronie piłkę ma Marianna Litwiniec. Zagranie do Agnieszki Garbowskiej. Znów Litwiniec. Palińska. Do Burzan. Rośnie presja. Podaje do Radochońskiej. Wzdłuż bramki, wzdłuż linii. Heder Seibert. Ale nie ma faulu. Czysto w piłkę atakowała kapitan Stomilanek. Rozrzucenie na lewą stronę. Kałużna. Wchodzi przed Litwiniec. Niebezpiecznie. Nie ma. Nie ma żadnego przewinienia, co sygnalizuje Kałużna. Brawo, brawo Marianna Litwiniec. Zasekurowała rywalkę i wyjaśniła tę sytuację. Emilia Zdunek. Faulowana i od rzutu wolnego rozpoczynać będzie pogoń. Ale można zobaczyć, jak niewiele może kosztować taka błaha strata w środku pola. Jedno długie podanie, to co w całym tym dzisiejszym meczu grają Stomilanki, może prowadzić do bardzo groźnej sytuacji. Napomniany trener zespołu gości Dariusz Maleszewski. I to co słyszymy, żółtą kartką napomniany trener przyjezdnych Dariusz Maleszewski. Ewidentnie za bardzo gestykulował, podobnie zresztą jak Kałużna, domagając się przewinienia w poprzedniej sytuacji, ale na nic się to nie zdało. Rozpoczynają piłkarki pogoni. Burzan do Krim, na jeden kontakt, do środka, zagranie do Radochońskiej, odprowadzona przez Oliwię Silny do końcowej linii. Niestety nic nie wyszło z tej akcji, ale bardzo fajnie zapoczątkowana sytuacja, kiedy piłkarki Pogoni między sobą wymieniły piłkę na jeden kontakt i już można było zobaczyć, ile miejsca zyskały. Miejmy nadzieję, że coraz pewniej będą się czuły na boisku i kolejna sytuacja przyniesie okazję bramkową. Wznowienie do środka. Brzozowska. Faulowana i od rzutu wolnego rozpoczynać będzie pogoń. Bardzo dużo przewinień trzeba zauważyć, jednak mimo wszystko dziewczyny... Ojej, ojej, straszne podanie do środka. Wychodzi na czystą pozycję, chciałem powiedzieć, Franciele Cupertino, ale Anna Palińska nie śpi i bardzo szybko wyszła na przedpole, żeby wyjaśnić tą groźną sytuację. Po raz kolejny nieodpowiedzialne zagranie piłkarek Pogoni. Nie może być tak dużo niefrasobliwości. Trzeba jednak kontrolować tą sytuację, tym bardziej, że piłkarki z Olsztyna nie śpią i tylko czekają na takie błędy. Wiktoria Skrzypińska. Po raz kolejny dalekie zagranie. Ale tak samo jak długie zagranie piłkarek z Olsztyna, tak samo na przedpolu czujna Anna Palińska. Julia Brzozowska do Martyny Brodzik. Martyna Brodzik zabiera się z piłką. Sędzia pokazuje, że nie było faulu i po raz kolejny Marta Vidal. Widać, że ona operuje na takiej pozycji numer 10, trequartisty. Chce tutaj rozgrywać tę akcję zespołu z Olsztyna. Rusza prawą stroną z numerem 17 Kamila Osajkowska. Osajkowska naprzeciwko niej Burzan, nie daje za wygraną. Vidal przepuszcza piłkę, Kałużna! Niecelny strzał, kolejny. Dosyć aktywna ta zawodniczka. Na lewej stronie boiska, łamie do środka, ścina, żeby znaleźć się w centrum bramki, ale jak do tej pory dosyć mocno rozregulowany celownik. Z 5 metra Brzozowska do Palińskiej. Na środku niepilnowana Seibert. Bardzo ładne opanowanie piłki na prawą stronę do Garbowskiej.
Garbowska, ale niestety przegrywa pojedynek właśnie z Katarzyną Kałużną. Od tyłu silny, niecelne podanie. Saber próbowała przechwycić, ale Alicja Sokołowska jej nie pozwoliła. Pressing zakładają piłkarki Pogoni, ale znakomicie spod tego wychodzą zawodniczki z Olsztyna. Vidal. Maria Contreras. Osajkowska. Franciele Cupertino. Dosyć przyjemny strzał wręcz można było powiedzieć z perspektywy palińskiej. Ale do statystyk odnotowane kolejne uderzenie piłkarek z Olsztyna. 34 minuta. Jak do tej pory naprawdę bardzo spokojne spotkanie, niewiele celnych strzałów, wiele zdecydowanie dzieje się w środku pola. Nikt nie może uzyskać przewagi. Nie ma faulu, ale odrzutu z autu rozpocznie Pogoń. Radochońska szuka z kim już może grać. Pięknie do piłki pokazuje się piłkarka Pogoni. Seibert dużo ma miejsca i właśnie to co lubi najbardziej Jalen Cream, ale niedokładne to podanie Amerykanek. Jak na razie do tej pory nie widać tej nici porozumienia z koledżu. Kałużna po raz kolejny przedziera się, ale po raz kolejny znakomicie Marianna Litwinic. No dzisiaj jest wręcz bezbłędna w obronie. Garbowska, Litwinic. Prostopadłe podanie do Zdunek. Na spokojnie próbowała minąć rywalkę sprytnym zwodem. Ale obrończyni z Olsztyna nie dała się i będziemy mieli kolejny rzut rożny. Widać, że do rozgrzewki ruszyło kilka zawodniczek Pogoni. Trener nie chce czekać i chce mieć w odwodzie gotowe zawodniczki. Szybko wznowiły piłkarki Pogoni stał fragment. Zdunek do Radochońskiej na krótko, ale po raz kolejny Katarzyna Kałużna. Naprawdę w niesamowitej dyspozycji jest dzisiaj ta dziewczyna, tym bardziej, że i w obronie, i w ataku pracuje naprawdę na całej szerokości boiska. Od lewej strony Sokołowska, Kałużna do środka wypuszcza Franciele Cupertino. Kałużna, Sokołowska, Cupertino, ale Martyna Brodzik pięknie mija zawodniczkę z Gwatemali i rusza Pogoń. Emilia Zdunek 3-3. Emilia Zdunek łamie do środka, lewa noga, niestety delikatny strzał wręcz w środek bramki i nie oglądamy do tej pory bramki dla Pogoni, ale była przewaga 3-3, bardzo sprytnie rozegrana, ale teraz zagranie do Osajkowskiej, ale po raz kolejny Palińska i wznowi piłkarka Pogoni od bramki. Czyli 8 poda 8 stoją Olesky i te dwa ostatnie. Palińska do Oleszkiewicz. Przedłużenie tej piłki. Jalen Cream uwalnia się ze swobody dwóch rywalek. Jalen Cream rusza lewą stroną. Podaje do Emilii Zdunek. Zdunek! Nie ma bramki! Ależ może mieć wiele do siebie pretensji Emilia Zdunek. Jalen Cream znakomicie się wyswobodziła z obrony dwóch rywalek. Ruszyła lewą stroną. Podała prostopadle. Teraz widzimy to na powtórce. Prostopadłe podanie do Zdunek. Prawa noga. I coraz bliżej, minimalnie obok prawego słupka. Ile jeszcze musi być sytuacji piłkarek Pogoni, żeby w końcu się przełamały? Dobrze wiemy z piłkarskich boisk, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić, ale oby dzisiaj nie miało to miejsca. Palińska długim wykopem, znowu na Oleszkiewicz. Napastniczka wygrywa kolejną główkę. Garbowska, ale traci piłkę. I header Saber. Saber do Brodzik, na jeden kontakt. Po raz kolejny Amerykanka przy piłce. Marianna Litwiniec. Garbowska powstrzymana i będziemy wznawiali z autu. Litwiniec bardzo szybko do Zdunek. Garbowska.
Martyna Brodzik. Ale mamy faul i żółtą kartkę. Kolejna żółta kartka dla piłkarki Pogoni. Tym razem żółtą kartką ukarana Julia Brzozowska. Kałużna. Zvidal na jeden kontakt, lewą stroną rusza Kałużna. Dośrodkowanie w pole karne. Franciele Cupertino. Niedokładne przyjęcie i bardzo szybko sytuację wyjaśnia Burzan. Duży ruch piłkarek z Olsztyna, Franciele Cupertino. Strata. Aj, rozpędzała się prawą stroną już Garbowska, ale została zatrzymana i od rzutu z autu rozpocznie Pogoń. Marianna Litwiniec do Emilii Zdunek. Emilia Zdunek do Garbowskiej. Oj, poślizgnęła się piłkarka Pogoni. Niebezpieczna strata, ruszają piłkarki z Olsztyna. Do środka Sokołowska. Dośrodkowanie w pole karne. Pewny chwyt Palińskiej. I już wznawia do Kingi Burzan. Burzan, długa piłka na Oleszkiewicz. Próbowała się zastawić. Ruszają piłkarki Pogoni. Chciałem powiedzieć z szybkim kontratakiem, ale niecelne podanie Zejber do Krim. I od rzutu z autu rozpoczną piłkarki z Olsztyna, ale nie. Pani sędzia wraca do sytuacji, gdzie faulowana była Oleszkiewicz. A jednak nie. Od rzutu z autu. Piłkarki Pogoni. Przepraszam. Emilia Zdunek. Delikatne to podanie. I proszę zobaczyć. Z lewej strony lewa pomocniczka Katarzyna Kałużna przejmuje akcję na prawej stronie. Naprawdę. Wzdłuż i wszerz ta zawodniczka pracuje. Oleszkiewicz próbowała rozrzucić na prawą stronę, ale nieudane to zagranie. Od tyłu piłkarki z Olsztyna. Oliwia Silny na prawą stronę do Gabrieli Kędzia. Piłkę przejmuje Osajkowska. Pod atakiem dwóch rywalek. Mamy faul. Do spółki Krim z Radochońską faulowały rywalkę. Zuzanna Radochońska będzie wznawiała z autu. Mamy 42 minutę. Dalej bezbramkowy wynik 0-0. Dalekie zagranie Radochońskiej. Ale mamy przewinienie. Już pędzi do piłki kapitanka z Olsztyna Gabriela Kędzia. Będzie wznawiała grę z autu. Tak jest. Daleki wrzut. Piłkę przejmuje Franciele Cupertino. Osajkowska. Osajkowska. Pewny chwyt Palińskiej. I od razu wznawia grę. Daleki wykop na Natalię Oleszkiewicz. Idealnie to wyjaśnia Silny. I w środku pola już piłkę przejmuje Maffer Contreras. Heather Seibert. Sprytne zagranie do Jaylen Cream. Rozpędza się Amerykanka. Jaylen Cream na prawą nogę. Dośrodkowanie w pole karne. Oleszkiewicz! Doszła do sytuacji bramkowej napastniczka Pogoni, ale zbyt delikatny strzał, żeby mógł zaskoczyć dobrze dysponowaną dzisiaj Maleję Milner. Maffer Contreras. Franciele Cupertino. Osajkowska do Marty Vidal. Brzozowska wyjaśnia sytuację. Oj!
Piękne zagranie między nogami, chociaż domyślam się, że trochę też w tym było szczęścia. Lewa strona, Zuzanna Radochońska do Jalen Cream. Cream wycofuje do Kingi Burzan, a ta wzdłuż do Marianny Litwiniec. Brzozowska pokazuje, wejdź z piłką dalej, Heather Seibert. Na lewą stronę, do Burzan, na jeden kontakt Burzan do Radochońskiej. Osajkowska powalczyła z Burzan, Mafer Contreras, Osajkowska. Wycofanie do Kendry. Daleki wykop, w sumie taka bezpańska piłka, którą zabrała Palińska i wznawiamy od obrony z Pogoni. Brzozowska, niecelne podanie, piłkę przejmują Stomilanki. Po raz kolejny Kałużna. Brzozowska wyjaśnia głową, Mafer Contreras. Osajkowska. Osajkowska, dośrodkowanie w pole karne. Po raz kolejny wyjaśnia Brzozowska, Heather Seibert. Na prawą stronę do Marianny Litwiniec, zrywa się już Garbowska. Dostaje piłkę, ale zupełnie za plecy i z autu rozpocznie z numerem trzecim Justyna Libera. Już gramy, Sokołowska, Libera. Sokołowska faulowana, niezadowolona. Pani sędzia pokazuje, 2 minuty będziemy mieli doliczone do pierwszej połowy. Co najmniej 2 minuty do regulaminowego czasu do drugiej części meczu. Sokołowska wycofuje do Malei Miller. Dalekie zagranie na Kałużną. Przedziera się ta piłkarka i jest faulowana. Po raz kolejny. Naprawdę, ile razy dzisiaj zawodniczka z numerem 11 będzie dawała się we znaki piłkarką Pogoni. Na całe szczęście jeszcze bez zapisania się w protokole arbitra. Z rzutu wolnego rozpocznie Sokołowska. Pewnie dalekim zagraniem pod pole karne piłkarek Pogoni. Tak jest. Radochońska wyjaśnia sytuację i rzut z autu będziemy mieli dla piłkarek z Olsztyna. Kędzia. Daleko na Osajkowską, ta na jeden kontakt do Franciele Cupertino, Kałużna. Chodziła w dribbling, ale idealnie wyjaśniła to obrończyni Pogoni. Rusza Emilia Zdunek, dalekie zagranie na Oleszkiewicz. Oleszkiewicz ściga się z piłkarką. Ślizgiem wyjaśnia sytuację, Oliwia Silny. Oleszkiewicz chciała szybko wznowić, ale nie było z kim i od wrzutu z autu rozpocznie Radochońska. Na Zdunek. Zdunek na jeden kontakt do Seiber. Seiber do Oleszkiewicz. Próba dośrodkowania bądź strzału. Ciężko powiedzieć. Jedno jest pewne. Od bramki rozpocznie Maleja Miller. Trener Maleszewski pokazuje, żeby piłkarki wyszły wyżej. A sędzia kończy spotkanie. Naprawdę, pierwsza połowa, dużo walki w środku pola. Nie było okazji bramkowych poza jedną sytuacją Emilii Zdunek. Na pewno w szatni padnie kilka cierpisz i słyszymy się w drugiej połowie.
wracamy na drugą połowę odsłony szóstej kolejki Ekstraligi Kobiet. Oczywiście emocje wzięły górę i nie mamy żadnego końca spotkania, a jedyne czego możemy sobie życzyć na najbliższe 45 minut to przede wszystkim bramek. Mamy pierwszą zmianę w pogoni Szczecin. Na boisku pojawia się Zofia Giętkowska. Jak widać, Stomilanki rozpoczną w tym samym składzie bez żadnych zmian. Sędzia dała znak i rozpoczynamy drugą połowę tego meczu. Osajkowska rozrzuca na prawą stronę do Kędzi. Kędzia wypuszcza Martę Vidal, ale Hiszpanka nie doszła do piłki i Radochońska wznowi grę z autu. Burzan do środka. Helen Saber ma dużo miejsca przed sobą. Do Emilii Zdunek. Rozpędza się piłkarka pogoni, ale za daleko wypuściła sobie piłkę i została ona przejęta przez Gabriele Kędzie. Ale już wracamy do posiadania piłki przez pogoń. Do środka Heather Saber na prawą stronę do Giętkowskiej. Od rzutu z autu rozpoczną piłkarki z Olsztyna. Mafer Contreras lewą stroną, zagranie wzdłuż do Marty Vidal. Vidal mija Brzozowską. Rozgląda się, komu zagrywać w pole karne. Vidal wyczekała, chciała podać do Kałużnej, ale Zofia Giętkowska znakomicie przechwyciła piłkę. Niestety, Heather Seibert, nieodpowiedzialne zagranie. Niecodzienna sytuacja, nikt nie chciał atakować piłki, dopiero zabrała ją Marianna Litwiniec. Giętkowska do Seibert. Seibert do Giętkowskiej. Dużo strony po lewej stronie. Zagranie do Zuzanny Radochońskiej. Emilia Zdunek rozpędza się lewą stroną. Jalen Cream. Zdunek wybiera inny pomysł i niestety strata piłki. Budujemy akcję od początku. Brzozowska do Radochońskiej. Radochońska. Jalen Cream chciała się zastawić, ale zupełnie nieudane zagranie. Ruszają Stomilanki. Heather Seibert wycofuje do Anny Palińskiej. Brzozowska. Seibert. Strata, strzał! I spokojnie broni Anna Palińska. Katarzyna Kałużna, próba dośrodkowania w pole karne do Francieli Cupertino, ale nieudane zagranie i spokojnie łapie Anna Palińska. Niestety najczęściej wymienionymi zawodniczkami przeze mnie są dzisiaj bramkarki obu drużyn, zarówno Maleja Milner, jak i Anna Palińska, ale może to się zmieni. Znakomita interwencja Wiktorii Skrzypińskiej. Strata Giętkowska. Seibert, Emilia Zdunek. Emilia Zdunek podaje wzdłuż do Radochońskiej. Prostopadłe podanie do Zdunek, ale wychodzi z bramki i łapie piłkę Maleja Milner. Korzystając z okazji, chciałbym powiedzieć, że bardzo pozytywne informacje napłynęły do siedziby Pogoni z tego względu, że do kadry do lat 17 zostały powołane dwie piłkarki Pogoni. A mianowicie mówimy tutaj o
Aleksandrze Kuśmierczyk i Kalinie Paplickiej, które będą się mierzyły w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy w meczach z Islandią, Norwegią i Irlandią, a więc życzymy dziewczynom powodzenia. Ale wracamy już do spotkania. Na prawą stronę piłkę rozrzucała Oliwia Silny, ale nie sięgnęła jej Gabriela Kędzia. Burzan nawija na lewą nogę, podaje do Zdunek. Sprytne przedłużenie, ale niecelne. Oliwia Silny interweniowała. Wycofanie piłki. Maleja Milner na lewą stronę do Justyny Libery, ale nieudane przyjęcie piłki. I już rozpoczyna grę Marianna Litwiniec. Wysoka piłka. Giętkowska walczy z Martą Vidal. Kałużna. Brzozowska wycofuje do tyłu. Palińska. Dalekie zagranie na Emilię Zdunek. Przejmuje piłkę kapitan Pogoni. Radochońska. Zagranie na przedpole. Jaylen Krim. Oddaje strzał. Krim! Po raz kolejny interwencja Malej Milner. Ale dobrze wchodzą w mecz piłkarki Pogoni. Mamy 52 minutę i już mamy odnotowany celny strzał na bramkę. Osajkowska do Kędzi. Kędzia schodzi do środka, zagrywa na lewą stronę do Justyny Libery. Maffer Contreras. Sokołowska rozrzuca na prawą stronę. Piłkę przejmuje Jaylen Krim. Krim do Radochońskiej. Martyna Brodzik. Faulowana piłkarka z numerem 6 i będziemy mieli rzut wolny dla Pogoni. Chociaż mimo, że faulowana była Martyna Brodzik, również zwija się z bólu z numerem 15 Alicja Sokołowska. Już wszystko dobrze, wznawiamy grę. Brzozowska do Giętkowskiej, ale niecelne zagranie lewą nogą. Oleszkiewicz ofiarnie na wślizgu Martyna Brodzik. Do Kingi Burzan. Oj, ta wycofuje, ale niecelnie do Anny Palińskiej. Martyna Brodzik. Też takie wyrzucające zagranie do Julii Brzozowskiej, która musiała gonić piłkę. I już na nowo ustawia się zespół Pogoni. Brzozowska, Litwiniec, Giętkowska. Zabiera się z piłką prawa, z prawej strony zawodniczka Pogoni. Heather Seybert, faulowana. Prawa pomocniczka, Giętkowska, szybko zagrywa do Litwiniec. Litwiniec dośrodkowuje w pole karne. Krim to zamyka, Zonek! Znowu odbija piłkę Maleja Milner. Co tu się dzieje? Po raz kolejny niewiele brakowało Emilii Zunek, żeby wpisać się na listę strzelczyń w dzisiejszym spotkaniu. Emilia Zdunek, ale faulowana zawodniczka z Stomilanek Olsztyn. I będziemy mieli rzut wolny. Teraz na powtórce możemy zobaczyć tą akcję. Dośrodkowanie Litwinec. Krim intuicyjnie, sytuacyjnie zgrywa piłkę. Zdunek i Maleja Milner wychodzi górą z tego pojedynku. Brzozowska, Kałużna, rozrzucenie na lewą stronę do Justyny Libery. Kałużna pięknie przejmuje Giętkowska i ruszają piłkarki Pogoni, ale wyjaśnia sytuację Wiktoria Skrzypińska.
Litwiniec do Giętkowskiej. Giętkowska, nie było faulu. Zdunek prawą stroną. Delikatne dośrodkowanie w pole karne, ale za krótkie, żeby do piłki mogła dojść Natalia Oleszkiewicz. Maffer Contreras walczyła w środku pola. Giętkowska nabija kałużną i będziemy wznawiali grę z autu. Brzozowska na lewą stronę do Radochońskiej. Zagranie na Jalen Cream, ale dziewczyny zupełnie się nie dogadały. Jalen Cream chciała piłkę do nogi, a Radochońska zagrała piłkę za przeciwniczkę na wyścig. Będziemy mieli wrzut z autu. Grę chciała wznowić Jalen Cream, ale od autu będą rozpoczynać piłkarki z Olsztyna. Gabriela Kędzia przy linii bocznej będzie wznawiać grę. Strata, mamy strzał Heather Seybert! Kolejny celny strzał, ale spokojnie interweniuje Maleja Milner. Litwiniec z głową na prawą stronę do Giętkowskiej. Nieudane zagranie, Kałużna. Sprytne zagranie między nogami i na lewą stronę do Marty Vidal. Rozpędza się Hiszpanka, zagranie w pole karne, ale wyjaśnia tę sytuację obrończyni Pogoni. Zagranie na prawą stronę, ale Justyna Libera przejmuje piłkę. Emilia Zdunek naciska rywalkę. Heather Seybert, nieudanie. Oj, na raz obracała się Maffer Contreras. Jest faulowana. Daleki przerzut na prawą stronę. Palińska wygrywa z Osajkowską i pewnie chwyta piłkę. Marianna Litwiniec. Niecelne zagranie. Katarzyna Kałużna przechwytuje piłkę. Kałużna. Emilia Zdunek wsparła swoje koleżanki i odzyskuje piłkę. Rusza środkiem. Próba zagrania do Seybert, ale rywalki rozczytały to zagranie. Giętkowska. Giętkowska ruszała na Liberę, ale obrończyni zatrzymała. Piłkarkę Pogoni. Libera idzie za ciosem. Rusza do przodu. Zagranie do Marty Vidal. Niebezpiecznie. Marta Vidal oddaje strzał. Sam środek bramki. I na całe szczęście Anna Palińska spokojnie broni tę sytuację, ale dwie na jedną wychodziły piłkarki z Tomilanek, ale już jesteśmy na drugiej stronie. Atakowała Jalen Cream, ale sytuację wyjaśnia Oliwia Silny. Od rzutu z autu rozpoczynają piłkarki Pogoni. Nie ma komu zagrać piłki. Radochońska. Do piłki pokazuje się Oleszkiewicz. Na plecy brała Gabriele Kędzie. Jest faulowana i będziemy mieli rzut wolny. Teraz jeszcze raz powtórka akcji bramkowej piłkarek z Olsztyna. Marta Vidal w środku czekała z numerem 23 Francieri Cupertino. Nie doczekała się tej piłki. Złą decyzję podjęła Marta Vidal i zakończyło się to celnym, ale niezbyt groźnym strzałem. Piłkarki z Hiszpanii. Wracamy na drugą stronę. Rzut wolny. Piłkę ustawia Emilia Zdunek. Dośrodkowanie w pole karne. Skakała Litwiniec. Minęła się z piłką. Wyjaśniają obrończynie z Olsztyna. Kałużna do Vidal. Wycofanie do Justyny Libery i daleko wyjaśnia Alicja Sokołowska. O głowę walczyła Katarzyna Kałużna bezskutecznie i od tyłu
piłkarki Pogoni budują swoją akcję. Kinga Burzan. Do Emilii Zdunek. Coraz niżej schodzi Emilia po piłkę. Jalen Cream. Jalen Cream uwolniła się spod rywalek. Radochońska! Piłka jeszcze po nodze Osajkowskiej, ale bez problemu łapie piłkę Maleja Milner. Libera. Ruszamy lewą stroną. Kałużna. Znów piłkarka z numerem 11 przy piłce. Marta Vidal. Marta Vidal walczyła, Brzozowska, i wywalczyła tę piłkę. Od autu będzie wznawiała Pogoń. Natalia Oleszkiewicz ściga się z Justyną Liberą. Wygrywa ten pojedynek. Dośrodkowanie! Ale właśnie Oleszkiewicz dośrodkowywała i jej brakowało w polu karnym. Jalen Cream nie zajęła jej pozycji i piłka zaliczyła pusty przelot. Amerykanka powalczyła jeszcze o piłkę. Heather Seibert, Jalen Cream. Wycofanie do Radochońskiej. Jalen Cream jeszcze raz. Spojrzała w pole karne. Zagranie lewą nogą. Seibert mija się z piłką. Brodzik! Gol! Martyna Brodzik! Piłkarka z numerem 6 wpisuje się na listę strzelczyń i mamy otwarty wynik tego spotkania. Pogoń prowadzi ze 100 milankami. Słuchamy trybun. Teraz na powtórce możemy zobaczyć Radochońska do Jalen Cream. Amerykanka spojrzała w pole karne, zagrała na przedpole. Zejbert, być może faulowana, minęła się z piłką, ale nabiegła Martyna Brodzik i z 14 metra w zimną krwią wykorzystała tą sytuację. 62 minuta, Pogoń 1, 100 Milanki 0. Zdecydowanie o wiele łatwiej teraz będzie się grało podopiecznym Piotra Łęczyńskiego, a 100 Milanki będą musiały rzucić się do kolejnych ataków, żeby co najmniej spróbować wyrównać w tym spotkaniu. Jędkowska przejmuje piłkę w środku pola. Faulowana, mimo że Emilia Zdunek mogła ruszyć z kontratakiem, ale wiadomo dlaczego akcja została przerwana. Katarzyna Kałużna zostaje żółtą kartką. 100 Milanki! Pogoń 100 Milanki! Dziękuję! Na trybunach niosą się głośne oklaski. Nie tylko ja z pozycji komentatora, ale również wszyscy na trybunach czekali na tą bramkę, bo zdecydowanie zeszło ciśnienie i będzie się grało o wiele łatwiej. Heather Seibert przy piłce na prawą stronę do Marianny Litwiniec. Pokazuje podejdź do mnie, Giętkowska do Litwiniec. Zagranie do środka, Martyna Brodzik do Giętkowskiej. Patrzy w pole karne, dośrodkowanie! Emilia Zdunek uprzedzona przez Alicję Sokołowską i będziemy mieli rzut rożny. Rzut rożny do narożnika zmierza Emilia Zdunek. Zobaczymy, co przyniesie ten stały fragment gry. Dośrodkowanie. Brzozowska! Przepraszam, Marianna Litwiniec najpierw, a później Julia Brzozowska, ale obie minęły się z piłką i od bramki rozpocznie Maleja Milner. Teraz widać zdecydowanie spieszy się piłkarką z Olsztyna, Kałużna. Libera. Próba zagrania na Martę Vidal, ale idealnie ustawiona Julia Brzozowska. Giętkowska napędza ten atak. Prostopadłe zagranie do Zdunek, ale ślizgiem idealnie Justyna Libera przerywa tą akcję. Martyna Brodzik. Wycofanie do Kingi Burzan.
po raz kolejny strzelczyni jak do tej pory na razie jedynej bramki. Prostopadłe zagranie do Cream. Ściga się z Oliwią Silny. Ale piłkarka z Olsztyna w ślizgie wyjaśnia tę sytuację. Bardzo szybko zaczęły piłkarki pogoni. Jalen Cream, Radochońska, dośrodkowanie w pole karne, Zdunek! Jezus, ależ ta dziewczyna, ile ona ma dzisiaj pecha. Kolejna jej sytuacja bramkowa i po raz kolejny nie ma bramki. Naprawdę, pracuje dzisiaj na całym boisku i ewidentnie należy jej się ta bramka, ale do tej pory nie może znaleźć drogi do bramki Malei Milner. Szósta minuta meczu. Milner wznawia od bramki. Francieli Cupertino przyjmuje piłkę. Osakowska rozpędza się prawą stroną. Leży na boisku piłkarka pogoni. Najprawdopodobniej zawodniczka w stanie o własnych siłach, nie będzie potrzebna pomoc medyczna, tak jest. Zuzanna Radochońska wraca do gry i rozpoczynamy grę od rzutu z autu. Kędzia zawiała z autu niecelnie i już Emilia Zdunek napędza kolejny atak. Giętkowska! Zofia Giętkowska! Niecelnie na początku, ale piłka wraca do niej jeszcze raz i po raz kolejny na lewej stronie. Jalen Cream nawija rywalkę na prawą nogę. Zagranie do Weibert! Strzał! Nie ma bramki! Końcówką palców Maleja Milner wybija tę piłkę na rzut rożny. Teraz na powtórce możemy zobaczyć jeszcze raz Milner, złamanie na prawą nogę, zagranie do Zeibert, strzał i naprawdę musiała się mocno wyciągnąć Maleja Milner, żeby obronić ten strzał, ale już widać w drugiej połowie współpracy z koledżu pomiędzy Cream i Zeibert. Emilia Zdunek w narożniku, ale pani sędzia przywołuje do siebie zawodniczki. Osakowską i Burzan, upomniała je co należy, a czego nie należy i już daje sygnał do wznowienia gry przez Emilię Zdunek. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Mamy bramkę! W końcu Emilia Zdunek ma chociaż asystę. W górę poszła Marianna Litwiniec i linie lotnicze mamy otwarte. W górę i 2-0. Pogoń przełamuje się w drugiej połowie i wykorzystuje każdą sytuację. Możemy zobaczyć teraz na powtórce dośrodkowanie z Dunek, Litwiniec i mamy 2-0. Mikrofon naprawiony. Przypomnijmy 24 na koszulce, uczymy się tego imienia i nazwiska. Jeszcze raz brawa Marianna Litwiniec. Jak już nauczyliśmy się numeru, to teraz pouczmy się w wyniku tego meczu. Pogoń! 100 milanki! Pogoń! 100 milanki! Dziękuję! Kiedy speaker tutaj świętował, ale już możemy po raz kolejny. Ta maszyna Cię nie zatrzymuje. Natalia Oreszkiewicz, jej piąty gol w sezonie. Obrończyni w Pomilane Kolsztyn i Oleszkiewicz na powtórce widzimy z zimną krwią wykorzystuje tę sytuację i już mamy 3-0.
Za chwilę przypomnimy sobie trzecia gola, teraz zmiana w ekipie portowej 11. Podziękujemy za grę numer 20 na koszulce, a jest to Heder Sulekaj. Wyzwolenie 18. Rzucam na Radę Końską. Powitajmy na boisku numer 13 Patrycja Michalczyk i numer 33 Karolina Łaniewska. To teraz wracamy do historii. Uczymy się nazwisk dziewczyn i 11 numer na koszulce, autor gola Natalia Olszkiewicz. I uczymy się również w wyniku meczu. Pogoń! Stomilanki! Pogoń! Stomilanki! Dziękuję! Kiedy speaker już wszystko ogłosił, możemy wrócić do spotkania. 71 minuta i przypomnę, Pogoń Szczecin prowadzi ze Stomilankami 3-0. Co do drugiej bramki, jeszcze tylko zdążę wspomnieć. Marianna Litwiniec debiutuje w pierwszym składzie przed własną publicznością, a jest to przecież nowy nabytek Pogoni. I kiedy, jak nie w pierwszym składzie i przed własną publicznością, wpisać się na listę strzelców. Wybrała sobie idealny moment na tą bramkę. Marianna Litwiniec wchodzi w pole karne, zagranie i będziemy mieli rzut rożny. Jeszcze tylko powiem, mieliśmy dwie zmiany w składzie Pogoni. Zeszła z boiska z numerem 18 Zuzanna Radochońska, którą zastąpiła z numerem 13 Patrycja Michalczyk. I podziękowaliśmy za grę z numerem 20 Heather Seibert, a na boisku pojawiła się z numerem 33 Karolina Łaniewska. Kolejny rzut rożny, dośrodkowanie w pole karne. I z numerem 7 sytuację wyjaśnia Oliwia Silny. Od rzutu z autu rozpoczną piłkarki Pogoni. Właśnie z numerem 13. Nowa na boisku Patrycja Michalczyk zagrywa do Zdunek. Zdunek do Litwiniec. Zwrotna piłka do Zdunek. Dośrodkowanie. Pole karne, Oleszkiewicz! Doszła do strzału Natalia, ale pod presją rywalek nie udało się oddać celnego strzału i piłkę złapała Maleja Milner. Kinga Burzan. Rozrzucenie piłkarek z Olsztyna, ale Giętkowska wyjaśnia tę sytuację. Na prawą stronę zagranie do Osajkowskiej. Otoczona dwoma piłkarkami Pogoni, Jalen Cream. Wyjaśnia, nabija piłkarkę i rozpoczną Szczecinianki. Natalia Oleszkiewicz rozpędza się. Próbuje, 25 metr, ale zablokowana. Nie koniec tej akcji. Zofia Giętkowska ma obok siebie Zdunek. Nikt nie atakuje. Emilii wpada w pole karne. Została ta piłka gdzieś pod nogą. Ale pięknie sobie radzi z dwoma rywalkami. Zagranie do Łanieckiej. Łaniecka odwraca się z piłką. Nie ma z kim zagrać. Musi sobie radzić w pojedynkę. Łaniecka. I niestety siła złego na jednego odrzutu wolnego. Rozpoczną Stomilanki. Już grają piłkarki z Olsztyna. Alicja Sokołowska daleko wznawia grę. I idealnie wyjaśnia sytuację Patrycja Michalczyk. Zobaczmy.
Libera zagrywa do Francieli Cupertino, ale strata Martyna Brodzik do Emilii Zdunek. Emilia Zdunek, zagranie wzdłuż bramki! Interweniowały obrończynie z Olsztyna. Marta Vidal. Francieli Cupertino do Osajkowskiej. Naprzeciwko niej Kinga Burzan, Osajkowska. Wchodzi w pojedynek z Burzan. Ale znakomicie radzi sobie Kinga Burzan i od własnej bramki rozpocznie Anna Palińska. Siedemdziesiąta szósta minuta spotkania. Od bramki, tak jest, rozpoczyna dalekim wykopem Palińska na Emilię Zdunek. Odpuściła grę. Łaniecka pięknie wyprzedziła. Podanie do Oleszkiewicz. Oko w oko z Miller. Oleszkiewicz! Tak jest! Druga bramka w tym meczu. Szósta w sezonie. Natalia Oleszkiewicz. I mamy już 4-0. Pięknie teraz widzimy w powtórce, pod ręką, a w sumie między nogą i ręką strzela Natalia Oleszkiewicz i mamy 4-0. Kiedy w pierwszej połowie tak naprawdę nie było w ogóle skuteczności, tak teraz są aż zimną krwią, wykorzystują każdą sytuację. I to, co kibice lubią najbardziej. Słuchamy trybun! Stomilanci! Podoń! Stomilanci! Dziękuję! Ależ zrobił nam się festyn na trybunach, muszę przyznać, a każda bramka przyspiesza tylko kibiców do jeszcze lepszego komentowania. Również pragnę wspomnieć, zwłaszcza, że wynik jest naprawdę korzystny, żeby odwiedzać nas na social mediach, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie i dzielić się emocjami, czy to oglądając transmisję, czy właśnie będąc, jak wielu kibiców, na trybunach i wspierać piłkarki Pogoni. Będzie potrzebna pomoc medyczna. Leży piłkarka Pogoni na boisku. Zofia Giętkowska, przepraszam, potrzebuje pomocy medycznej, a ja już widzę, że będziemy mieli kolejne zmiany, bo dwie piłkarki czekają do wejścia na boisko. Pragnę wspomnieć również o tym, że sponsorami, a raczej partnerami pierwszej drużyny Pogoni są RT Trans oraz Adamus. Boisko opuszcza Marianna Litwiniec oraz Martyna Brodzik. I ta zawodniczka, która strzeliła pierwszego gola. Czekamy, czy na pewno będzie tak. Martyna Brodzik, podziękujmy jej za wierzenie. Panie ministrze, dwie nasze młode dziewczyny, tu jedna reprezentantka Polski. Uwaga, numer 7, Zuzanna Ibińska, numer 27, Aleksandra Kuśmiec. Za Mariannę Litwiniec z numerem 7 pojawiła się Zuzanna Rybińska, a za Martynę Brodzik na boisku pojawia się, tak jak wcześniej wspominałem, reprezentantka Polski do lat 17, Aleksandra Kuśmierczyk. Jalen Cream walczyła w narożniku pola karnego do linii końcowej i będziemy mieli rzut rożny dla piłkarek Pogoni. Z piłką już do narożnika zmierza z numerem 13 Patrycja Michalczyk, a wiemy, że w drugiej połowie stałe fragmenty gry są bardzo groźną bronią.
Katarzyna Kałużna chciała wyjść z kontratakiem, ale Emilia Zdunek fantastycznie przechwytuje piłkę. Zuzanna Giętkowska i dziewczyny od nowa budują swój atak. Kuśmierczyk. Ostajkowska przejmuje piłkę. Faulowana. I od stałego fragmentu będą rozpoczynać piłkarki z Olsztyna. Sokołowska wznawiała grę, ale niecelne zagranie i rzut z autu dla Pogoni Szczecin. Justyna Libera. Franciele Cupertino, strata. Patrycja Michalczyk do Anny Palińskiej. Przejmuje piłkę Osajkowska. Osajkowska wpada na dwie rywalki i będziemy mieli rzut wolny. Grę będzie wznawiała Gabriela Kędzia. Mamy dwie zmiany w barwach 100 Milanek. Boisko na pewno opuściła Francieli Cupertino. A na boisku z numerem 18 pojawia się Weronika Kamala. Kędzia wznawia grę dalekim zagraniem, ale idealnie Kinga Burzan. Zofia Giętkowska. Na Oleszkiewicz. Przebitka w środku pola. Oleszkiewicz uruchamia Jalen Cream. Jalen Cream, piękny zwód. Mija Kędzie, wpada w pole karne i co? Mamy rzut wolny. Jeszcze Gabriela Kędzia zdążyła przeciąć ten atak. I żółtą kartką ukarana kapitan drużyny 100 Milanek. Ależ pięknie uwolniła się Jalen Cream. Jeden zwód, drugi zwód i już była przed rywalką. Naprawdę piękny pokaz umiejętności Amerykanki. Piłkę ustawiła już sobie Patrycja Michalczyk. Dośrodkowanie w pole karne. Nikt nie zamknął tego ataku. Jalen Cream naciska rywalkę. Jeszcze Cream przechwyciła piłkę. Podaje Zdunek! I Michalczyk nad bramką! Ależ niewiele brakowało, ale to pokazuje, to już jest druga akcja, gdzie Jalen Cream nie odpuszcza, atakuje do końca i przechwytuje piłkę. Teraz mamy tą akcję, Jalen Cream, Emilia Zdunek, wycofała Michalczyk, piłka podskoczyła i niestety
piąte piętro. Szkoda, szkoda tej akcji, bo moglibyśmy już 5-0. Zofia Giętkowska przechwytuje tę piłkę. Próba wycofania, Jalen Cream. Jeszcze raz, obraca się z rywalką, Cream. Nie ma gola. Dobitka jeszcze, ale niestety nie ma bramki. Po raz kolejny Maleja Miller. Piłkę dobijała Zuzanna Rybińska. I nie ma bramki. Ale już widać zdecydowaną przewagę piłkarek Pogoni w ostatnich minutach meczu. 86. minuta. Rzut rożny. Emilia Zdunek. Dośrodkowanie. Wyjaśniają obrończynie Olsztyny. Brzozowska próbowała za pola karnego, ale nie udało się. Od bramki rozpocznie Maleja Milner. Mieliśmy lekkie problemy natury technicznej, ale już wracamy. Podobnie jak piłkarki Pogoni pod pole karne. Oleszkiewicz miała rywalkę, ale niestety spalony. Kędzia. Szybko rozpoczęły olsztynianki. Osajkowska. Podanie wzdłuż. Rozpędzają się olsztynianki. Długa piłka na Vidal. Przejmuje piłkę, strzał, ale spokojnie, spokojnie, chorągiewka w górze. Nie ma bramki. Anna Palińska cały czas się z tym kątem, podobnie jak jej koleżanki z obrony. Rozpoczynać będziemy od stałego fragmentu gry. Ale trzeba pochwalić to, co było grane w pierwszej połowie. Pierwszy raz, drugiej zrobiły to olsztynianki. Długa piłka do Vidal i naprawdę niewielki spalony. Mogło być bardzo groźnie. Rozpoczęła bramkarka Pogoni. Jalen Cream. Mamy stratę. Rozpędza się Kamala do Marty Vidal. Vidal walczy z Brzozowską. Wycofanie do Osajkowskiej. Mamy strzał! Piłkę odprowadziła Anna Palińska i zacznie od bramki. Prawa strona, Kinga Burzan, napędza ten atak, Oleszkiewicz zabiera się przy linii końcowej, linii bocznej, Oleszkiewicz do środka, aj, nie zrozumiała się z Aleksandrą Kuśmierczyk, miało być prostopadłe podanie, Ola została w blokach i niestety akcja spaliła na panewce. Kuśmierczyk faulowała rywalkę z Hiszpanii i będziemy mieli stały fragment gry. Rusza Osajkowska, wycofuje. Osajkowska jeszcze raz. Prostopadłe zagranie do Kamali. Kamala próbowała minąć Michalczyk. Nieudana próba, ale olsztynianki będą miały korner. Marta Vidal dośrodkowuje z rzutu rożnego. Palińska, pewny chwyt, już rozpoczyna akcję długim wykopem na Oleszkiewicz. Próba opanowania piłki, jednak niestety trochę odskoczyła Natalii, ale nie odpuszcza za wygraną, odzyskała piłkę i wycofuje do Brzozowskiej.
Kuśmierczyk. Kuśmierczyk. Coraz bliżej bramki rywalek. Kuśmierczyk. Oddaje strzał. W środek bramki. Spokojnie, Maleja Milner. Michalczyk. Pierwszą piłkę z góry, ale już przejmują rywalki. Vidal wychodzi sam na sam. I po raz kolejny taka sama sytuacja. Spalony. I ta akcja nie będzie brana pod uwagę. Mamy doliczony czas gry. Sędzia pokazuje, że co najmniej 2 minuty będziemy jeszcze grali. Zbliżamy się już do końca tego spotkania. Będziemy sobie powoli podsumowywać. Zupełnie odmienne dwie połowy gry. W pierwszej połowie to piłkarki ze Szczecina biły głową w mur, ale nie potrafiły znaleźć drogi do bramki Malei Milner i wynik zakończył, i połowa zakończyła się wynikiem 0-0. Z kolei w drugiej połowie skuteczność była na bardzo wysokim poziomie. Mamy 4-0. Piłkarki Pogoni kontrolują to spotkanie. I trzeba przyznać, że ogląda się je bardzo, bardzo przyjemnie. Jest to idealne połączenie doświadczenia z młodością i polotem. W pierwszym składzie mamy 6 zawodniczek poniżej 23 roku życia, a Emilia Zdunek jest idealną mentorką z międzynarodowym doświadczeniem dla tej grupy. W następnej kolejce podopieczne Piotra Łęcznickiego zmierzą się w Łęcznej z tamtejszym Górnikiem, a na własny stadion powrócą, może o tym za chwilę, chociaż Kuśmierczyk ścigała się z Kędzią. Od bramki rozpocznie Maleja Milner. Dokończę w następnej kolejce. Pogoń będzie się mierzyła z Górnikiem Łęczna na wyjeździe, a na własny stadion dziewczyny powrócą już 20 października. A przeciwnikiem będzie GKS Katowice. Milner wznowiła. Prawa strona. Oliwia Silny. Gabriela Kędzia. Kamala. Straciła piłkę. Sfaulowała. Szybko wznowiła Michalczyk. Zdunek. Do Krim. Jalen Krim. Próba prostopadłego zagrania do Oleszkiewicz, która pędzi za piłką. Nabita piłkarka Olsztyna i będziemy mieli stały fragment gry, rzut rożny, już do narożnika pędzi Patrycja Michalczyk, która będzie wykonywała ten korner. Michalczyk, dośrodkowanie. Nikt nie był w stanie doskoczyć do tej piłki. Maleja Milner łapie, a pani sędzia wskazuje na środek boiska. Mamy koniec spotkania. 4-0. Pogoń Szczecin pokonuje 100 Milanki Olsztyn, a więc fantastyczne zakończenie tego popołudnia. I miejmy nadzieję, że na tym nie poprzestaną. Jest ten marsz starczą. Kolejne zwycięstwo, kolejny mecz bez porażki. Znakomite, znakomite spotkanie. Jeszcze raz ja ze swojej strony dziękuję Państwu za tą 6. kolejkę Ekstraligi Kobiet i miejmy nadzieję,